Innowacyjność to jest dla mnie przede wszystkim otwartość na zmianę. Bo świat się zmienia i wydaje mi się, że każda instytucja kultury i w tym biblioteka również, w której pracuję, powinny podążać za tymi zmianami i być elastyczne, dostosowywać się do zmieniających się też potrzeb naszych użytkowników. Obecna sytuacja pandemiczna najlepiej to pokazała, tak? Coś, co robiliśmy stacjonarnie, na kanapie, spotykając się z naszymi czytelnikami, w tej chwili przenosimy do internetu. Musimy się uczyć nowych narzędzi, nowych technologii i także uczyć naszych użytkowników, jak z nich korzystać. Także uważam, że właśnie innowacyjnością jest taka otwartość. Ale też nie tylko. Wydaje mi się, że dzisiaj też innowacyjne jest patrzenie na bibliotekę jako na miejsce spotkania. Że to nie jest już tylko wypożyczalnia książek. One są bardzo ważne, one łączą, one jakby otwierają głowy naszym użytkownikom, czytelnikom, ale jednak czytelnicy przychodzą tutaj też po to, żeby się spotkać, żeby skorzystać z tego miejsca, które jest dla nich otwarte, przychylne. Przychodzą tu pracować i właśnie tworzenie dla nich takich przestrzeni to jest też takie nowe, takie też łączące ludzi. Najbardziej dumna jestem z zajęć, które są związane ze spotkaniami z czytelnikami, z młodzieżą. No i z dorosłymi też oczywiście. Prowadzę taki cykl rozmów przy wspólnym stole. To jest projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i w ramach tego projektu spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy na różne tematy, bieżące, takie lokalne, ale też i po prostu społeczne. Jeszcze jestem dumna bardzo z kinoteki dla niewidomych, którą prowadzimy w naszej bibliotece. Tu pomysł był koleżanki, ale potem wspólnie to rozwinęłyśmy i w tej chwili naprawdę uważam, że to jest bardzo dobry projekt. Dosłownie wczoraj byłam właśnie u naszych niewidomych tutaj w ich towarzystwie w Mińsku i byli zachwyceni, że już 14 października znowu będą mogli do nas wrócić na filmy. Robimy dla nich specjalnie pokazy filmów z audiodeskrypcją, ale dla nich to jest nie tylko obejrzenie filmu, tylko to jest też okazja do tego, że oni przyjeżdżają z różnych części miasta i okolic powiatu i się spotykają po prostu raz w miesiącu, się spotykają w fajnym miejscu, przy okazji sobie porozmawiają, wymienią się i jeszcze obejrzą film. Marzę o projekcie międzypokoleniowym. Bardzo chciałabym zrealizować jakiś, jeszcze nie mam do końca sprecyzowanego pomysłu, ale chciałabym zrobić taki projekt, który będzie łączył pokolenia. To jest takie moje jedno marzenie. No marzę też o tym, żeby pójść z duchem czasu i w czytelni, w której pracuję, nadać jej takiego bardziej charakteru właśnie miejsca, w którym dbamy też o swój dobrostan, taki no, dobre samopoczucie. I jeszcze chciałabym zobaczyć bibliotekę w Helsinkach, bardzo, i w Stuttgarcie.